Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z eFootball 2023. Przed nami kolejny odcinek, kolejne trzy mecze, które sobie zagramy. Jak widzicie, skład bardzo dziwny. Będzie to najniższy skład, jaki można sobie zbudować w eFootball. Najwyższym zawodnikiem jest oczywiście bramkarz, jedyne 170 cm. Najniższym zawodnikiem w drużynie jest Nakagawa, to już znacie go z poprzedniego odcinka. Natomiast średnia całego zespołu, całej tej jedenastki wynosi 161 cm, 161 i 45 setnych centymetra, także... Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko! Kurczę, mamy tutaj wieżowców, zagramy sobie dwa mecze nimi, tym składem. Jeden zagramy offline, drugi zagramy online. Trzeci mecz już zagramy zwykłym składem, także tak jest plan na ten mecz. Gramy na poziomie legend, zobaczymy, czy coś się uda nam zdziałać. Miejmy nadzieję, że coś wyciągniemy z tych zawodników i będziemy się dobrze bawić. Dobra, lecimy z pierwszym meczem. Nie wiem, kogo nam kompletnie dało. Jakiś Sevilla Triana VB. Nie wiem, co to jest. Dobra, nawet na wrzutki nie będę grał. No, pięknie się zaczyna. Pięknie się zaczyna. Przy okazji muszę tutaj poustawiać taktykę. Strach po prostu przy dośrodkowaniach. Ale wygraliśmy jedno, aż dziwne. Ale przy dośrodkowaniach to będzie, kurde, gacie całe w porach. Gacie będziemy mieć pełne, jasnych, niczego się mówi, kupy. Nie pamiętam, jakże się to mówiło, będziemy mieć pełne gacie po prostu. Jak teraz na przykład, ale nie trafił gościu. Dobra, spróbujemy wybić, zobaczymy, czy tam któryś z naszych doleci. Ole zasadził. Jasny gwint, no przy takim bramkarzu to se możemy pomarzyć jakiejś interwencji, no. Topornie się gra tymi zawodnikami, okropnie topornie. Dobra, zobaczymy, jak się mur spisze. Dobra, nie trafił gościu, ale przy takich wolnych to strach normalnie w murze stawać. Dobra, koniec pierwszej połowy. Nawet nie wiem, czy oddaliśmy jakiś strzał na bramkę przeciwnika. No zero, kompletnie nic się nie dzieje. Będziemy przeprowadzać jakieś zmiany, ale to za chwilę. Jeszcze troszeczkę próbujemy przycisnąć, no ale na razie, no, tak jak widać, dupa totalna. No nie, no jak, kurde. No i po takiej kopaninie niestety przegrywamy 2-0. Akurat przed zmianą, jak wchodzi Ronaldo, jak wchodzi Harrison na lewą pomoc i kurcze, jak wchodzi Neymar na HPO. No kurde, myślałem, że wejdą na 1-0, coś się z tego da, ale no, wycisnąć, ale będzie ciężko. No i trzy. Trzy. Niestety trzy. No nie. Dobra, ostatnia szansa. Jakbyśmy zdobyli dość bramkę po rzucie rożnym w ostatniej akcji meczu, byłaby beka. Czekajcie, muszę kogoś wsadzić niskiego, bo nawet Neymar jest przy tych wszystkich, kurna, wielkoludem. Na Ronaldo dośrodkowanie. No lepiej się nie dało. No i 3-0 w papę. Powiem wam tak, chodzi to jak ruski czołg, nawet to powiem więcej, to nawet nie chodzi. No i aż strach przechodzić do meczów online. Ale spróbujemy. Dobra, moi drodzy, trochę tam im leveli powpadało po jednym meczu, także trochę im pod wszyłem team playstyle level, żeby no, ten chociaż ten chemistry czy team spirit, powiedzmy, się zwiększył. No i faktycznie już mam go na poziomie 90, także miejmy nadzieję, że zawodnicy będą troszeczkę lepiej funkcjonować w tym składzie, w tym ustawieniu i z tym trenerem. No i przechodzimy do meczu, piąta dywizja. Mam nadzieję, że nie dostanę mocno w papę. Dobra, zapowiada się ciekawy mecz i to tak fest ciekawy. Lewy ma 100 overalla. Kurde, nie sądziłem, że to nawet jest możliwe. No, a tak to. Ja to może spotkanie skrócę tylko do straconych bramek. Jak nie będzie ich więcej jak 5, to się ucieszę. No naprawdę. Powiedzmy, że przegrana 3-0 będzie spoko. Będzie dobrym wynikiem przy obecnym składzie. Dobra, lecimy, no. Jak się taki skład wybrało, no to takim trzeba zagrać. No. Tylko żeby jeszcze przeciwnik był chętny do
do rozegrania, no właśnie. Dobra, w końcu lecimy, no. Przeciwnik nie wiem co robił, ale chyba się długo musiał zastanowić, czy na pewno rozegrać ten mecz ze mną. No i lecimy, no i tyle. Ale przynajmniej z Messi można porywalizować bark w bark, i to tak dosłownie. Nie wiem ile Messi ma wzrostu, ale też no pewnie nie będzie wiele większy od moich zawodników. Ocie panie, trzeba zajebać od razu. Na samym przyjęciu ten zawodnik traci normalnie 5 metrów i obrońcy są już tuż, tuż przy nim. Także tutaj wyjście sam na sam graniczy z cudem. O nie, o nie! Wyjeb to panie! Kurde, co tu się podziało? Pięknie bramkarz. Dobra, na razie się trzymamy, pół godziny gry za nami. Dobra, bramkarz, musisz, pięknie. Tam na Hochlanda szła piłka. Ma 2 metry. Nie, pięknie. Brawo, no bramkarz na razie kilka fajnych interwencji. I póki co się trzymamy. O panie, no i siedzi niestety od słupka Hochland. 43 minuta i dostajemy 1-0. Dobra, koniec pierwszej połowy. Przegrywamy 1-0 póki co, na razie jest spoko. W drugiej połowie przeprowadzimy jakieś zmiany, no jak widać jeden strzał i to niecelny. No, jakiś progres jest w porównaniu do poprzedniego meczu. No i potem na pewno wejdzie Neymar, Harrison, pewnie Ronaldo. I tak będziemy sobie ciupać. Zmienię napad, żeby coś tam się działo z przodu. Bo przeciwnik, no jakby nie patrzeć, jest w miarę możliwy do ogrania. Tylko no musiałbym mieć mocniejszy zespół. W końcu celny strzał, no ale kurde, tutaj brakło kogoś na dobitkę niestety. Mordo, mordo, musisz! Jeden wyrównanie, kurde. Rozklepane. I wracamy do gry. No taki kąśliwy strzał, ale no przejmujemy inicjatywę w tym meczu. Chyba czas na jakieś zmiany, tak mi się wydaje. Dobra, zmieniamy na tych trzech zawodników. Neymar, Cristiano Ronaldo i Harrison. Trochę tam w napadzie się będzie działo więcej. Nie sądziłem, że gościu w ogóle, który ma 1,50 m w kapeluszu, dojdzie do strzału z baniaka. No to bardzo dziwna sytuacja, ale no niestety nie wpadła bramka. Teraz musimy gonić do obrony. Neymar, Neymar, ciśniesz. Kurde, myślałem, że to Ronaldo jest. Panie, przynajmniej żółta za to musi być. Jak nie czerwona. No i kurna kuta z nic mu nie do. Ja pierdzielę, no co za łeb. Kurde, no już myślałem, że tam Ronaldo jakoś to wciśnie, ale dobra, mamy pół minuty. Dobrze to rozegrać, jakąś ostatnią akcję. Kto tu jest kontuzjowany? Chłopie, pół minuty, wytrzymaj. O, ojojoj, ale peszek, dobra. Mamy Neymara, jakbyśmy to wykorzystali, to byłoby grubo. Dobra, Neymar, musisz, mordo. Siedzi, siedzi. Porobiony, moi drodzy. Porobiony, koniec meczu. Nara.
Da się wygrać, da się wygrać. Zmiany przyniosły rezultat. Podziało się, no kurde, w drugiej połowie go zmiażdżyliśmy pod względem podań, także jest git. No i zobaczcie, ile tutaj w ogóle wzrosło tych leveli. Dobra, moi drodzy, i ostatni dzisiaj mecz zagramy standardowym składem, więc no, będzie trochę, miejmy nadzieję, ciekawiej. Dobra, gramy z Szartakiem, znaczy Spartakiem, co ja mówię. No i rozpoczynamy, moi drodzy, ostatni mecz w tym odcinku, mecz wyjazdowy. Miejmy nadzieję, że się dobrze pokażemy, chociaż nie mam dobrych wspomnień, nie lubię grać z drużynami ukraińskimi. No, siedzi. Samobój, ale siedzi. W trzeciej minucie już otwieramy spotkanie. Fajnie, fajnie, fajnie się zaczyna. Lecimy dalej. Kurde, taki rykoszet, no. Szkoda, szkoda. No i niestety wyrównanie w 19 minucie. No, trochę się nam obrona pogubiła i przeciwnik to wykorzystał. O, ale to rozegrane. Piknie. Piknie, piknie. Na jeden kontakt i mamy... No, wracamy na prowadzenie. 2-1. Koniec pierwszej połowy. Na razie, no spoko. Mecz wyrównany. Siadło nam kilka akcji, no jak widać celność stuprocentowa, powiedzmy. Nie wiem, czy nam zaliczyli ten own goal jako strzał celny, czy po prostu nie zaliczyli. Ale mi to wygarnął, no. Kurczę, no. Czy tam piłka ta plątała gdzieś między nogami? Ale rzut rożny jest, to spróbujemy go wykorzystać. Kurczę, no. Siedzi. No. Rio Mario. Piknie, piknie, piknie. Tam się strasznie tam te wszystkie kopnięcia takie dziwne powydawały. No ale w końcu weszło. I mamy. O Jezu. Jasny gwint. Chciałem tak mocniej pod poprzeczkę. No to wyszło. Kurczę, z drugiej strony bramki, no. I koniec, mamy koniec kolejnego meczu. Ostatni na dziś, 3-1 wygrywamy. No i powiem wam tak, moi drodzy, no ten niski skład, no dopóki się nie ulepszy zawodników pod taktykę trenera, no to jest naprawdę katorga. W drugim meczu, jak już było widać, było trochę lepiej. No tam podwyższyłem tylko właśnie te statystyki pod taktykę, pod quick counter i jakoś to już wyglądało. No a trzeci mecz, jak widać, fajnie, fajnie rozegrany. No i co, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. No i trzymajcie się, moi drodzy, do kolejnego, do następnego odcinka. Na razie, cześć.